Mam dzieci, ale nie byłem żonaty. Mam dziecko, ale nie byłem żonaty. Utrzymujesz z dzieckiem kontakt? Utrzymuję kontakt. Tak. To jest już dorosły człowiek? Tak, 20 lat. Czy on wie, że żyjesz w takich warunkach na ulicy? Nie wie. Bo mi się wstyd przyznać. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Sebastian, mam 50 lat. Jesteś osobą bezdomną, tak? Jestem osobą bezdomną. Tak. Od jak dawna? Od 2 lat. Co jest przyczyną tej bezdomności? Moja mama świętej pamięci była alkoholiczką. Mieszkanie było zadłużone. A ja tam nie byłem zameldowany po prostu. I sądowo kazali mi opuścić mieszkanie. Zostałeś eksmitowany, tak? I to było 2 lata temu? Tak. 2 lata. A co się potem wydarzyło? Proszę? Co się potem wydarzyło? Trafiłeś po prostu wprost na ulicę, czy zaproponowano ci jakiś lokal socjalny? Nie zaproponowano mi nic. Mieszkałem na Makuszyńskiego. Ale zacząłem pracować i nie zgłaszałem się tam i po prostu mnie wzięli, wypisali z listy. Mówisz Makuszyńskiego, czyli to jest noclegownia, tak? Tak. Co było dalej? No to nic, no zostałem bezdomny. Jak sobie obecnie radzisz tutaj na ulicy? Jak wygląda twoje życie? Obecnie w tym momencie mam problemy z kręgosłupem i ja jestem z zawodu budowlańcem i no za bardzo nie dam rady pracować, a radzę sobie w ten sposób, że chodzę i proszę, żeby ktoś mi kupił coś do jedzenia. No i takie na razie życie. A gdzie śpisz? Proszę? Gdzie śpisz? Śpię, mam taki pustostan. I tam, w tym pustostanie, tam jest łóżko. Jest gdzie się przespać. Ale śpisz sam, czy ktoś tobie sam, towarzyszy? Sam jestem, sam. Sam. Nie chcę nikogo tam. Ile prawdy jest w tym, że tutaj może bezdomny polegać na drugim bezdomnym, czy raczej tak nie jest? Jest, to jest prawda. To jest prawda. Możesz podać przykłady? Bezdomny bezdomnemu pomoże. Na przykład tutaj, tam kolega siedzi pod McDonaldem. Jak tam mu ktoś kupi coś do jedzenia, się zawsze ze mną podzieli. A ty jak dużo możesz, może inaczej, czy to co dają ci turyści, to co dają przechodnie, to jest wystarczające, żeby przeżyć? No. Da się przeżyć. I tutaj rozmawiałem z Tomkiem 2 razy, również bezdomnym, on twierdzi, że są takie dni, gdzie można wyciągnąć od turystów 300-400 zł, to jest prawda? Oj, tego to ja nie powiem. Tego to ja nie powiem. Ale prawdopodobnie prawda jest, bo znam dużo bezdomnych, którzy znają język angielski i potrafią do, tak jak pan mówi. Rozmawiać, tak? Rozmawiać i potrafią taką kwotę wyciągnąć. Ja nie znam angielskiego, ja znam jedynie niemiecki. Jakie masz wykształcenie? Ja? Wykształcenie to ja... Może to będzie... Jak ja to
śmieszny. Nie jestem zawodowym kucharzem. O. To jesteś chyba trzecim kucharzem, którego spotykam w swoim życiu. Tak? Tak. A no, no dobrze, no ale co się dzieje, że nie pracujesz w zawodzie? No nic, na razie mam ten problem z kręgosłupem. Ale wcześniej pracowałeś? Pracowałem, tak. Jako kucharz, tak? Tak. Czy miałeś rodzinę, na przykład żonę, dzieci? Nie, nie mam. Nie mam. Mam dzieci, ale nie byłem żonaty. Mam dziecko, ale nie byłem żonaty. A utrzymujesz z dzieckiem kontakt? Utrzymuję kontakt, tak. To jest już dorosły człowiek? Tak, 20 lat. Czy on wie, że żyjesz w takich warunkach na ulicy? Nie wiem. Bo mi się wstyd przyznać. A w ogóle pochodzisz z Krakowa? Czy z, tak, z Nowej Huty. Z Nowej Huty. Pochodzę z Nowej Huty. A czy miałeś rodzeństwo? Siostrę? Jestem jedynakiem. Jedynakiem. Tak. No dobrze, wracając jeszcze do tego mieszkania. To było mieszkanie... Socjalne. Socjalne. Aha, i dlatego taka sytuacja. Tak. No dobrze, a jak sobie dalej wyobrażasz właśnie życie, bo masz ponad 50 lat, tak? 50, prawie. A, prawie, okej. No, czyli z każdym dniem będzie coraz trudniej? Wyobrażam sobie tak, że tutaj chcę się pracy dorywczej, zarobię trochę pieniążka i po prostu pojadę do Niemiec. W Niemczech mam dużo znajomych i tam pracę znajdę. I oni pomogą, tak? Pracę znajdę, pomogą i tak myślę, że zostanę na stałe. Czy masz dokumenty, dowód osobisty? Tak, mam. A czy otrzymujesz jakiś zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Tak. Otrzymuję. Teraz mi przyznali, jeszcze czekam, bo to dopiero 20 będzie. No niedużo, no, ale zawsze coś. 560 zł. Przez 2 miesiące. Czyli na 2 miesiące taka kwota. To jest bardzo mało. Tak. Czyli praktycznie bez darczyńców, którzy wam pomagają tutaj na ulicy, nie jesteś w stanie przeżyć za te pieniądze. Czy z tym kręgosłupem byłeś, z tą chorobą kręgosłupa, byłeś u lekarza? Tak, byłem. Mam. Już mi trochę przeszło. Lewę kruszową. No. Miałem lewę kruszową. I byłem w szpitalu. Teraz noce są chłodne. Ten drugi miesiąc wakacji jest bardzo deszczowy. Odczuwasz takie spanie gdzieś tam po pustostanach? No ja śpię w pustostanie. Mam. Zakupiłem sobie, mam kołdry, mam poduszkę, tam jest łóżko. I ja dobrze. Nie narzekam. Czy zdarza ci się korzystać z pomocy fundacji, stowarzyszeń, które są tutaj na terenie Krakowa? Powiem tak. Ja mieszkałem ponad miesiąc u zielonoświątkowców. No. I co się stało, że tam ciebie nie ma? Co się stało, że po prostu nie pracuję i kazali mi opuścić mieszkanie. Znaczy opuścić cały ośrodek. To co mówiłeś na początku, tak? Czyli mówiłeś o zielonoświątkowca. Ale tam jest jakaś opłata za nocleg, tak? I dlatego, że nie miałeś po prostu żadnego przychodu? Nie ma tam opłaty.
ale jest tam taki pastor, który żądał ode mnie, żebym płacił pieniądze. A ja nie pracowałem, nie płaciłem i kazali mi opuścić. Ile trzeba zapłacić u zielonoświątkowców, żeby spać? Ile to jest miesięcznie? Gdzieś około 600 zł. To jest samo spanie, czy z jakimś wyżywieniem? Jest wyżywienie. Mhm. Jest. A nie mogłeś się porozumieć na przykład tej kwoty, którą otrzymujesz z MOPS-u, po prostu dać? Temu pastorowi? Wtedy jeszcze nie byłem w MOPS-ie. Aha, czyli jeszcze nie otrzymywałeś tego zasiłku, tak? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ten plan wyjazdu za granicę, to jest taki bliski czy daleki? Jak daleko jesteś do podjęcia takiej decyzji? Ja... Kiedy pojadę? Jak najszybciej. Wiesz, bo pytam dlatego, że wiele osób w kryzysie bezdomności właśnie deklaruje chęć zmiany swojego życia. Jak najszybciej. Ale nie zawsze się tak dzieje. Jak najszybciej. Tak na zakończenie, czego mogę Ci życzyć? Czego potrzebujesz w tej chwili? Dużo zdrowia przede wszystkim. Dużo zdrowia. Przede wszystkim dużo zdrowia. Czyli zdrowie najważniejsze. Zdrowie najważniejsze. Gdybyś miał wspomnieć swoją mamę w kilku słowach, co byś o niej powiedział? Tak, była dobrą kobietą, kochaną. Tylko wpadła w nałóg alkoholowy. I któregoś pewnego dnia obudziłem się, patrzę, niestety mama nie żyje. To było z dnia na dzień. Tak się stało. Bardzo mi przykro, że musiałeś przeżyć taką sytuację. Tak. Mama nie żyje. Miałem dziewczynę, która się utopiła. Też. Wszystko w jednym tygodniu. Babcia mi zmarła. Wszystko w jednym tygodniu. A ta dziewczyna się utopiła w jakimś akwenie? Co się stało? No... Tak, taki akwen. To się utopiła. I tyle. Była pod wpływem alkoholu. Chciała się wykąpać. Chciała popływać. I niestety. A byłeś przy niej wtedy, czy nie? Nie, ja nie byłem. Nie byłem przy niej. Była jej mama. Była jej mama. I ja się od niej dowiedziałem. Wiele przeszedłeś w życiu. Tak. Współczuję Ci. Uprzejmie dziękuję za tą wypowiedź. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Wzajemnie, dużo zdrowia Panu życzę. Dziękuję.